Siemano moi kochani i przed zaczęciem tego materiału witam was z pokładu mojego pokoju. Zajmę wam dosłownie 40 sekund. Jeżeli ty masz jakąś furę, którą chcesz ubezpieczyć, ty, twój tata, brat, ciocia, sąsiad, ktokolwiek, to zapraszam was do pierwszego linku w opisie. Mubi w reklamie w telewizji mówi, że tanio ubezpieczyć lubi i rzeczywiście tak jest. Mubi to porównywarka ubezpieczeń, możecie tam znaleźć najtańsze ubezpieczenie dla swojego samochodu, a od kwoty, którą tam znajdziecie, korzystając z linku w opisie, macie jeszcze minus 150 zł. Wszystko jest banalnie proste, wystarczy, że wpiszecie model, markę pojazdu i od kwoty, którą tam zobaczycie, która prawdopodobnie i tak będzie tańsza niż ta standardowa, jeszcze 150 zł wraca do was na konto w formie cashbacku. Tak jak mówię, pierwszy link w opisie, a my zaczynamy, moi kochani, i to nie byle jak Pagani Huayra. Jako dzieciak grałem w piłkę i jako dzieciak chciałem być piłkarzem. Przyznam się wam szczerze, że osobiście jestem pierwszy raz w życiu na takim profesjonalnym, pełnowymiarowym, olbrzymim stadionie. Moi kochani, jednak nie przyszliśmy tutaj, żeby grać w piłkę. Sam tytuł mówi wam to, co przedstawię wam tutaj za moment. Pagani Huayra stojąca na stadionie to dość niecodzienny widok, ale umówmy się, który z materiałów na tym kanale jest codzienny. Ona znajduje się już po mojej prawej stronie, a ja na samym początku chciałbym tylko podziękować za możliwość nagrania jako pierwszy w Polsce samochodu, myślę, że legendarnego, samochodu naprawdę bardzo drogiego, a chciałbym podziękować jego właścicielowi. Instagram właściciela znajduje się w tym momencie u góry, zapraszam was na tego Instagrama, moi kochani. I tam możecie zobaczyć więcej zdjęć, nagrań i wszystkiego, co związane nie tylko z tym samochodem, bo jego kolekcja jest naprawdę bardzo pokaźna. My już zaczynamy, przedstawię wam Pagani Huayrę, a dla was w tym momencie wlatuje intro. Zdejmę sobie czapeczkę, usiądę i pozwólcie, że rzucę wam parę podstawowych informacji na temat samochodu, który znajduje się za mną. Może zaczniemy od tego, co wielu ludzi interesuje zawsze najbardziej. Cena 3 miliony, ale euro, czyli mamy w okolicy 14 milionów złotych, uwaga, bez podatków. Tyle należy zapłacić za taką Huayrę. Rok produkcji 2011 rok. Jeszcze nazwa Huayra. Zwróćcie uwagę, że poprzednia Pagani, bo tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie dwa modele, czyli Pagani Zonda oraz Pagani Huayra, nazywała się Zonda na cześć, a właściwie nawiązując do wiatrów, które wieją w Ameryce Południowej. I moi kochani, tutaj jest nie inaczej. Huayra to bóg wiatru, który wedle pradawnych wierzeń żyje w Andach. I nie jest to tutaj przypadkowe. Wstanę i pokażę wam, dlaczego Huayra nazywa się właśnie Huayra. Jeżeli chodzi o wiatr, no to wiemy, że jest to jeden z żywiołów. To jakby wie każde dziecko. I teraz tak. Horacio Pagani, który nazwał tą sztukę właśnie Huayrą, chciał nawiązać do tego, że ten samochód jest bardzo szybki, bardzo nieokrzesany i że ten samochód jest jednym właśnie z żywiołów. Ale oprócz tego on z tym żywiołem bardzo dobrze chce żyć. I moi kochani, dlatego ten samochód Huayra to na cześć aerodynamiki, która jest bardzo ważnym elementem tej fury. Przednie klapy gigantyczne, które znajdują się tu oraz tu, odchylają się podczas jazdy nawet do 30 stopni. 30 stopni z przodu, ale gigantyczne klapy aerodynamiczne znajdują się, moi kochani, również z tyłu. I te klapy tylne odchylają się nawet do 40 stopni.
Wyobraźcie sobie, że ten spoiler w momencie hamowania podnosi się o 40 stopni do góry, powodując i układając się w hamulec aerodynamiczny. Sztuka bardzo, bardzo, bardzo mocna i dlatego ta aerodynamika jest niezbędna. 370 km na godzinę to prędkość maksymalna tego samochodu i wierzcie mi, że to naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza w momencie, kiedy z tych 370 km na godzinę należy wyhamować, a wtedy bez aktywnej aerodynamiki naprawdę może być bardzo ciężko. Ogólny look tego samochodu to tylko i wyłącznie kwestia gustu, podejścia i o tym dyskutować raczej nie będziemy. To każdy z Was musi ocenić, czy Huayra mu się podoba. Jest bardzo specyficzna, ale przede wszystkim jest rzadko spotykana. To pierwsze Pagani, jakie mi jest dane zobaczyć na własne oczy na żywo, a nie tylko w grze komputerowej, bądź na plakatach czy zdjęciach w internecie. Ta sztuka wykonana w całości z karbonu. Całe body tego samochodu, cała karoseria to barwiony na taki kolor czerwony, taki siny karbon. Do tego wszystkiego uzbrojony na przykład w karbonowe lusterka, karbonowe słupki, karbonowe dokładki, a w środku karbonu to jest naprawdę jak w bazylice w Licheniu. Moi kochani, nie żartuję, to auto jest naprawdę całościowo uzbrojone w karbon i to przekłada się na masę. Wyobraźcie sobie, że całe body tego samochodu, cały szkielet wykonany jest z karbonu w połączeniu z tytanem. To bardzo nietypowe połączenie. Ja swoje S13, które niedługo dla Was wyjdzie swoją drogą i będziecie się mogli nacieszyć tym, co tam przygotowałem, zostało splecione z karbonu i kewlaru, czyli z aramidu. Tutaj mamy bardzo nietypowe połączenie właśnie tytanu z karbonem. 1350 kg. Tyle waży Huayra. 1350 kg, przy czym to auto jest naprawdę olbrzymie, a w środku jest dokokszone taką ilością wszystkiego, takiego przepychu, że jak patrzycie na nie, to macie wrażenie, że to wcale nie będzie auto sportowe. Mega jakby dokokszone osiągami. Macie wrażenie, że jest designerskie, ale przez to jest ciężkie. 1600, 1800 kg? Nie. Karbon, karbon, jeszcze raz karbon. 1350 kg. To jest właśnie masa Huayra. I wierzcie mi, że ta furka ma się czym odepchnąć. Mimo, że mamy napęd na tył, ale oponę z tyłu 3-5-5, czyli jak walec drogowy. I kochani, motor umieszczony centralnie o pojemności zbliżonej do 7 litrów V12, dokokszone dwoma turbinami, to w ogóle jest jakiś totalny absurd. Nieco ponad 700 koni. Nikt nie podał ile dokładnie. Jedni mówią 700, drudzy mówią 730. Na pewno jest ich ponad 700. 1000 Newton momentu obrotowego. I teraz zastanowilibyście się, dlaczego jest 7 litrów, dlaczego są dwie turbiny i dlaczego to auto generuje tylko i wyłącznie 7 pa. Otóż Horacio Pagani stwierdził, że mógłby zrobić tutaj nawet 1400, 1500 koni. Natomiast musiałby wtedy wsadzić duże turbiny i samochód nie jechałby z dołu. A dla Horacio najważniejsze, moi kochani, było to, żeby wykres Newton momentu obrotowego był bardzo liniowy. I 1000 Newton mamy tutaj dostępne od nieco ponad 2000 obrotów, przypominam, przekazywane na tylną oś, więc ta fura jest zabójczo niebezpieczna. Patrzę na tą furę i wiele fur widziałem już w swoim życiu, jednak ryje mi to czerep. Naprawdę ten samochód jest w stanie zaszokować nawet osoby, które już swoje w motoryzacji widziały. Cztery armaty z tyłu. Wygląda to kosmicznie i nawiązuje to do modelu Zonda. Tam było to rozmieszczone bardzo, bardzo podobnie. Co ciekawe, właśnie jako ciekawostka, powiem Wam, że wydech jest tytanowy i waży 10 kg. Tylko i wyłącznie 10 kg waży cały wydech od Huayry. Jeszcze jedną mam ciekawostkę, która troszeczkę ryje czerep, a później przejdziemy do środka tego samochodu. Bez części silnika, bez układu napędowego, czyli tam skrzyni biegów i tak dalej, ten samochód składa się z ponad 4000. Ponad 4000 elementów, moi kochani, a cały, calusieńki,
złożony jest jako manufaktura ręcznie. Ponad 4000 elementów tego samochodu bez silnika, bez układu napędowego, bez hamulców, czyli tylko i wyłącznie ten design jest złożony ręcznie. Dbają tutaj naprawdę o najmniejsze szczegóły, czyli znaczek, który nie znajduje się standardowo tutaj, tylko znajduje się tutaj. Automobili Modena. Pagani Automobili Modena. Historia tej marki jest naprawdę świetna. Historia Horacio Pagani, który stoi za designem tego samochodu, jest naprawdę świetna i równie świetny jest również środek, do którego zapraszam Was w tym momencie, a tam dzieje się naprawdę dużo, rzekłbym, jak w Szwajcarii, albo kurwa. Nie mogę teraz, nagrywam Pagani. No Pagani, huajre. Właśnie wchodzę do środka. No w Polsce. No poważnie. Normalnie nagrywam huajre. Co, tata też chcesz huajre? Aha, no dobrze. No to wiem. Tata też chce huajrę. Jak syn nagrywa huajrę, to ma być huajra. Dobra, wpadajcie do środka. W środku zaczniemy nieco nietypowo. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Horacio, kiedy projektował środek do Pagani, inspirował się najmocniej zegarkami marki Philip Patek. To jest marka, która wielu z Was może coś powiedzieć, wielu z Was również może totalnie nic nie mówić. Jest to jedna z najbardziej ekskluzywnych marek produkujących zegarki na świecie. Jak wpiszemy Patek, najdroższy zegarek, w sumie jak wpiszemy Patec, pozdrawiam Patec, to wychodzi nam informacja z Wikipedii, że Patek Philip Grandmaster Shime Reef 6300A został sprzedany za 31 194 tysiące dolarów. Ale weźmy sobie, załóżmy, że to po prostu była jedna najdroższa sztuka i klikam sobie zakupy, Patek, zegarek. Cena 216 750, 222 tysiące, 1 885 tysięcy, 90 130. Moi kochani, gość, który projektował środek w Pagani, inspirował się właśnie Patekiem. Inspirował się ich zegarkami, inspirował się ich mechanizmami w środku tego zegarka. I moi kochani, to tutaj widać, bo to wszystko, jak już wiemy o tym szczególe, o tym smaczku projektowania właśnie Pagani, rzeczywiście przypomina nam zegarek w środku. Te zegary, które są tutaj umiejscowione w sposób totalnie nieprzypominający standardowego umiejscowienia w samochodzie osobowym, cywilnym, wyglądają obłędnie. Ten środek zabiera nas w ogóle do innego świata. Zwróćcie uwagę, że na przykład prędkościomierz wyskalowany jest do 415 km na godzinę. Nigdy nie widziałem takiego skalowania, ale do tego wszystkiego wskazówka idzie w sposób nienaturalny, czyli niestandardowy jak w zwykłym aucie, że wskazówka wstaje nam w ten sposób, tylko wskazówka leży totalnie i idzie nam od prawej strony 415, zamykając tam, gdzie w standardowym samochodzie mamy powiedzmy 40 czy 50 km na godzinę. Zbiornik paliwa, temperatura oleju i ciśnienie tego oleju. Po środku wyświetlacz, który pokazuje nam najbardziej standardowe informacje, czyli który obecnie mamy wrzucony bieg. Kierownica, która przenosi nas w totalnie inny wymiar. Kierunkowskazy troszeczkę jak w Lambo, ale jednak troszeczkę inaczej. Nie są tutaj standardowo jak wajchy w Fiacie Punto albo Cinquecento, tylko są przyciski. Lewy przycisk, lewy kierunkowskaz, prawy przycisk, prawy. No i coś, co tutaj przypomina nam jeszcze troszeczkę kokpit takiego samolotu, takiego, rozumiecie? No to mniej więcej ma takie zakończenia. Zobaczcie, że na przykład przyciski, które są tutaj od plus i minus, to jest chyba przycisk od głośności, a to jest przycisk od wybierania funkcji na wyświetlaczu środkowym, są w kształcie śmigieł od samolotu. To wygląda naprawdę bardzo obłędnie, zupełnie tak jak wszystko to, co nas tutaj otacza. Jesteśmy z każdej strony otoczeni karbonem. Jest go tutaj naprawdę więcej niż w jakimkolwiek aucie, które pokazywałem Wam do tej pory. Jest go tutaj aż przesyt tego karbonu w połączeniu z białą, kremową skórą. Ja tą kremową skórę akurat, jakbym konfigurował sobie samemu, zamieniłbym na coś innego, bo troszeczkę zajeżdża BMW z lat 90. i początku 2000. Ale tak jak mówiłem, gusta guściki. Natomiast wykonanie tego wszystkiego tutaj, jak sztywno trzyma się na przykład rączka od pociągania drzwi, mimo że jest skórzana. Ile mamy tutaj karbonu, jakie mamy tutaj właśnie takie ze stali wykończenia, na przykład głośników, w jaki sposób są otwierane drzwi, że nie ma standardowej klamki, tylko zwróćcie uwagę, że jest sobie taki przycisk i my ten przycisk swoją drogą skrzypi. Ale może dlatego, że ktoś bardzo mało jeździ tym samochodem i dlatego skrzypi. To naprawdę jest tutaj z innej ligi. Zrobimy coś, co standardowo robi taki gość, który testuje furki. Czy skrzypi?
No moi kochani, powiem wam, że nie skrzypi. Wręcz przeciwnie. Wszystko w środku jest naprawdę jakby z innego wymiaru. Jedyne co, do czego można było się przyczepić, to rzeczywiście ten od otwierania drzwi. Ale tak jak mówię, tym samochodem jest jeżdżone praktycznie zerowo, więc po prostu mogło się to zastać. No i tunel środkowy, który w ogóle jakby miażdży. To co się tutaj dzieje, to jest jakaś, kurde, nie wiem, totalnie jakiś chory wymysł. Lewarek od zmiany biegów, a właściwie od wybierania po prostu drive'a, N-ki i tak dalej, jest z innego wymiaru. Wszystko tutaj otoczone karbonem. I ostatnia ciekawostka, którą chcę wam jeszcze pokazać, ale to za moment. Teraz wlecą dla was jeszcze na sekundkę ogrywki tego auta, a ja później pokażę wam kluczyk, bo to coś mocno niestandardowego. Ciekawostka, którą chciałem wam pokazać właściwie na sam koniec, to kluczyk. Kluczyk, który jest małym modelem samochodu, który znajduje się za mną. Jest olbrzymi, niepraktyczny i żeby wam go porównać na przykład do iPhone'a, to jest to połowa z niego. Czyli nosisz iPhone'a, portfel i jeszcze do tego wszystkiego gigantyczny kluczyk. Jest duży, nieporęczny, ale jest jedyny w swoim rodzaju, jest naprawdę piękny i naprawdę bardzo fajnie jest takim smaczkiem. Kupujesz furę za tyle siana i nie dostajesz plastikowego kluczyka, tylko dostajesz już naprawdę kolejne dzieło sztuki. Tak jak wszystko właśnie w Pagani. A jak już przy kluczyku jesteśmy, no to kluczyk jest nam potrzebny do odpalenia. Zróbmy to zatem i zapalmy. Słuchaj, jak się to robi? Ogólnie gdzieś tam się włącza obwód elektryczny. Tutaj mamy przycisk start. Działa. Jak już zapaliliśmy samochód, to prócz tego, że bardzo fajnie sobie bangla wydech z tyłu, chociaż cichutko, wbrew pozorom, naprawdę cichutko, to zaświeciły nam się tutaj wszystkie zegary i teraz dopiero wygląda to jak taki zegarek na ręku, wszystko świeci się na kolor pomarańczowy w połączeniu ze złotym, żółtym. No, ma ktoś fantazję, kto to wszystko tutaj zaprojektował. Zaświecił się nam również wyświetlacz środkowy, które odpowiada za wszystkie informacje dotyczące klimatyzacji, dotyczące pomiaru czasu na torze i tak dalej, i tak dalej. Jak gada, jest zimny, więc za wiele wam nie pokażę. Idźcie sobie do tyłu i zakręcę do 1500 obrotów. I to są właśnie podniesione klapy, o których wam mówiłem. Nie są jeszcze maksymalnie podniesione z tego co widzę, jako że nie muszą działać jako hamulec aerodynamiczny, skoro samochód stoi. Moi kochani, dziękuję wam, jeżeli dotarliście tutaj do samego końca tego materiału. No i kurde, grubo! Jako pierwszy na polskim YouTubie pokazałem wam samochód, który, moi kochani, no nie da się ukryć, że wymiata. Jak zresztą sami widzicie, wymiata technicznie, wymiata wizualnie, wymiata designersko. No i moi kochani, nie jestem w stanie wam pokazać, ale na pewno wymiata też, jeżeli chodzi o performance. I takie dbanie o szczegóły, właśnie jak ten kluczyk, który pokazałem wam na samym końcu. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale, moi kochani, jeżeli chcecie więcej tego typu treści. No i moi kochani, cóż, bananowe życie. Ja dzwonię do ojca i mówię, żeby kupował Huayra. Dziena, hej. Normalnie jedziemy sobie w korku, wracamy na Kraków, a chłop na tirze ma ramkę Illegal Night. Dosłownie nagrywałem wiadomość głosową, patrzcie. Nagrywałem wiadomość głosową na grupę Illegal Night i się obracam na prawo, a chłop na ramce ma nasze logo, nie? Aż musiałem wysiąść i to nagrać. Tak trzeba żyć. Takie ramki są dostępne u nas na sklepie, mordeczki. Wpadajcie i kupujcie ramki, będę do was wybiegał na autostradzie.